I może i ten fakt, że dzisiaj tutaj jesteśmy na tych Roratach, spowoduje, podobnie jak poruszenie skrzydeł Metola w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, wielkie przemiany może w Tobie, w ludziach, którzy żyją wokół Ciebie. Bo pamiętajmy, że czas oddany Panu Bogu nigdy nie jest stracony. Tym bardziej nie może być stracony czas, który ofiarujemy Panu Bogu prawie że w środku nocy. No nie, może nie prawie, ale niektórzy musieli wstać dość wcześnie, aby tutaj zdążyć przybyć, bo nie jesteście stąd. Niektórzy przyjeżdżają z daleka. No właśnie, to wszystko, moi drodzy, naprawdę przyniesie owoce. Nie wiem, czy kiedyś jedliście śniadanie z biskupem. Jeśli nie, to zapraszam dzisiaj i księdza biskupa, i was na śniadanie do Kordylianum. Wszystkich. Myślę, że spokojnie się zmieścimy, a niech to będzie właśnie też taki czas radosnego spotkania, przedłużonego właśnie z tej mszy do tego drugiego stołu. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.